witam w kolejnym filmiku. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek widać, bo mnie tutaj tak oślepia słońce. Piękne słońce, jestem na punkcie widokowym. Może uda mi się coś pokazać, chociaż ja wiem bardziej chyba na zdjęciach. Bo jak mnie to oślepia, to ja w ogóle tak nie wiem, co ja dokładnie pokazuję, chociaż nie, chyba ja tak nie jestem w stanie ładnie pokazać. Ale jest dużo tutaj fajnych miejsc, z każdej strony można obserwować, chociaż może trochę, chociaż może inaczej, jakieś ciemnie, to może będzie lepiej widać. Jeszcze pójdę tutaj w inne fragmenty. Zapachem użytym jest tak naprawdę ta wiśnia, ale jeszcze są też akcenty fenomenalnej perełki, o której już opowiadałam, w sumie nawet niejednokrotnie, Aleksandrę, Viole Iris, czy Iri? Nie, Iris. To jest w ogóle zapach, który w ogóle nie jest fiołkowy, który w ogóle nie jest irysowy wbrew nazwie, bardziej taki fioletowy kolor bardziej. To są takie fioletowe owoce, taki szlachetny, wyważony, fioletowy gourmand. Piękny, po prostu tak zjawiskowy, owocowy gourmand, pełen jakości, po prostu piękny i w ogóle fajny ten do trafienia. I cały czas sobie właśnie przypominam o tej marce, żeby sprawdzać jeszcze inne zapachy. Mam gdzieś sporo dekantów, miałam kiedyś Golden Wood, mam oczywiście te droższe, to mam Beetle, ale cały czas mam na uwadze tę markę, dlatego że ja widzę szansę, nawet jeżeli nam się wydaje, że nazwa, że nuty, że to nie to, ale może być totalnie inaczej. Miałam też taką mandarynkę, o, tam coś wpływa, nie wiem, czy mi się uda pokazać. W ogóle zimno, jest słońce, ale zimno. My się jutro wybieramy, najprawdopodobniej do zoo. Ale ta pogoda jest jakaś taka, nie wiem, nawet może nie ma tak mało stopni, ale ta odczuwalność. Jest dzisiaj taki dosyć zimny, mroźny wiatr. Ja w ogóle się wybieram do Muzeum Miasta Gdyni i Modernizmu. Ale tutaj w pobliżu jest ten punkt widokowy, także sobie tu wjechałam. Idę się jeszcze tu trochę przejść. To jest w ogóle takie miejsce, gdzie my bardzo często jeździliśmy, bo nasze większości wyjazdy nadmorskie, takie poza sezonem, gdzieś jesień, zima, wiosna, to często była właśnie Gdynia i właśnie tutaj Kamienna Góra, gdzie nocowaliśmy. Mieliśmy takie sprawdzone miejsce. Chodzi o to, że poza sezonem się wybiera przeważnie takie miejsca, gdzie jest dużo takich miejsc, żeby się zagrzać, jakieś, nie wiem, kawiarnie, nie kawiarnie, po prostu takich małych miejscowościach. Mam taką jedną ukochaną, ale po prostu ona poza sezonem, tam po prostu jest wszystko pozamykane. Tam to by się, nie wiem, gdy jest zimno, nie sprawdziło. Robiłam ładne zdjęcia czarno-białe tutaj z tego widoku. W ogóle fajnie widać różne obiekty wodne na Redzie. Nie wiem, czy tutaj płyną. No nic, ja chyba muszę kończyć i chyba się odezwę z muzeum. Ręka mi zamarznie, więc tu jeszcze postoję, popatrzę, poinhaluję się, bo tu jest mocny przewiew. Tu fajnie też widać drzewa i las. Ostatnio stawiałam post o nadmorskich klimatach. Ja cały czas poszukuję takich wyjątkowych nadmorskich klimatów w perfumach. Jest dużo do siebie podobnych, jest dużo zapachów stylu Aqua di Sale, ale nie o to mi chodzi. Znalazłam już pewne perełki, kiedyś nagrywałam o budżetowym bardzo danym zapachu Ani Bojara, chyba tak niż Ambush Porusz. Nadal chyba jest w ofercie. W ogóle a propos Ani, wstawiałam ostatnio posta, informowałam też na Instagramie. Ania na walentynki dwa zapachy wypuściła. Jeden z liśćmi pomidora i ten tykonik będę oczywiście mieć, bo jak mogłabym nie mieć, jeżeli ja liście pomidora kocham, a w ogóle kocham zieloności Ani. Piękne zapachy zielone tworzy. Ten ostatni w okresie świątecznym właśnie jest idealnie zielono-wiosenny, także będę sobie go używała. Jest dużo zapachów nadmorskich w stylu Aqua di Sale, jest dużo zapachów nadmorskich, na zasadzie już jednak jest dużo, chociaż kiedyś nie było dużo, takich nadmorsko z zielonością, ale cały czas jest mało takiego ponurego nadmorskiego granatu, takiego mroku nadmorskiego, otchłani nadmorskiej, jakieś tam właśnie otchłań oceanu, takich klimatów jest mało, są, trochę tam już wzmiankowałam w poście, ale myślę, że takie poszukiwania nadal trwają. Jeżeli mi się nie uda znaleźć, to najprawdopodobniej w końcu stworzę w laboratorium, ale to za długi czas, dlatego że na razie są inne zaplanowane, to już myślę gdzieś może marzec, kwiecień, już teraz tyle tych planów, najpierw te chcę zrealizować. Najlepsze jest to, że ja to bym codziennie wymyślała trzy nowe plany, tylko kiedy ja to zrealizuję. Zwłaszcza, że ja wiem, że w okresie letnim to już tam się trochę pewnie odczepię od tych miejsc, dlatego że ja nie lubię
Ja kocham Gdynię. Sopot tak sobie raczej, a już w sezonie, nadmiar ludzi, w ogóle te klimaty to nie dla mnie. I podejrzewam, że tam po prostu to będzie uciekanie od tego miejsca, tych fragmentów Trójmiasta właśnie w okresie takim typowo sezonowym, wakacyjnym. A i też latem w ogóle jakoś tak też dużo mniej kupuję perfum, bo jestem zajęta innymi rzeczami. Plaża, nie plaża, piasek, a w ogóle jak są upały, to dużo zapachów męczy, także też człowiek jest bardziej ukierunkowany, także myślę, że potem wrócę bardziej jesienią. Piękne widoki, no może mi się coś uda pokazać. Daj się znać, czy coś widać, coś ciemnie, może będzie lepiej, nie wiem, czy ściemniłam, nic nie widzę. Oślepia mnie totalnie. A w ogóle tak ciekawe, skąd pokażę takie miejsce, to już jest bardziej ukończone. Z tego czegoś wydaje się nazywa. Chyba jako, tak to jest określone tutaj, chyba. Tak mi się wydaje, że tak wygląda, więc chyba tak. Ja tutaj, w ogóle mam nadzieję, że coś w tym wietrze słychać, ale ja tutaj na jednym z wjazdów miałam różne zapachy, próbki z oroczy, dużo też takich starszych wersji. Przecież Dodos, Przezmiany i tak dalej. I właśnie w tym miejscu pamiętam, ja i Darek testowaliśmy Dodo. Pamiętam, nagrywałam, gdzieś pewnie ten filmik jeszcze jest. Słońce ciepło, ale ten wiatr jest tak zimny. Tu jeszcze pokażę inne miejsce, ale tam jest bardziej widok na Redę, na port jachtowy, też na tą część, gdzie jest akwarium, gdzie jest fregata Dar Pomorze i czasami też Dar Młodzieży, ale Dar Młodzieży ostatnio zauważyliśmy, byliśmy na spacerze na bulwarze, że właśnie Dar Młodzieży gdzieś sobie popłynął, także ostatnio go nie było i teraz zaraz zobaczę, się upewnię. Nadal go chyba nie ma. W słoneczku fajnie. Ja nie mam ze sobą żadnego flakonika. Natomiast kiedyś byłam chyba w muzeum innym, w Muzeum Marynarki dawno temu. Nagrywałam z kolei z Hermé Elixir, jak dobrze pamiętam. Albo miał sesję zdjęciową, że tak powiem, w tej części żaglowcowej. Ale to jest w innym muzeum tutaj. Ja nie zabierałam, bo chciałam mieć lekką torebkę, ale mam różne jakieś próbki, nie próbki. To zawsze gdzieś tam u mnie jest w kieszeniach, nie kieszeniach, w płaszczu, płaszczokurtce, bo to jest taki, w sensie to jest taki płaszczyk kurtkowy, to nie wiem jak to nazwać całe na sobie, bo to nie jest taki typowy płaszczyk, ale to też nie jest typowa kurtka, to jest jakieś pomiędzy. Ale idealne na wiatr, na mrozy. Ja mam płaszczyki typowo zimowe, ale taką, że tak powiem, końcówkę zimy, początek zimy, takie bardziej przejścia jesień na zimę, zima na wiosnę, bo one są takie jednak cieńsze, a ta dobrze chroni przed wiatrem. Znaczy mnie dobrze chroni, ale mi jest i tak wieje mi w twarz, no tego to nie uchronię. W kominiarce chodzić nie będę, chociaż czasami tak się szalem trochę. Do jakiejś części trzeba twarzy otulę, owinę, żeby przetrwać, jak jest taki totalnie silny wiatr. Jakiś czas temu, jak byliśmy wiesz, w Rewie, to był taki wiatr, że ja miałam taką grubą czapkę, jeszcze inną, taką totalnie grubą, po prostu myślałam, że mi głowę urwie, ja nie wiem. Kaptur też w ogóle. Tutaj też mam kaptur, ale po tym kaptur muszę coś tutaj zrobić, bo nie wiem. W tym wietrzu czasami mi tak spada. Więc to tak. Nie zawsze się tak idealnie sprawdza. To potrafi być taki wiatr. Już my trafiliśmy już można powiedzieć, że już kilka razy widziałam tu sztorm. Widzieliśmy